Przede wszystkim mówią, pokonał ciebie. Ze mną nikt w bezpośredniej walce nie wygrał. To był pierwszy taki start w triatlonie, do którego ja się w ogóle nie przygotowałem, a wystartowałem. Nie podobały mi się niektóre wypowiedzi po prostu w internecie i brak szacunku do mojej osoby. Dlatego tylko i wyłącznie wziąłem udział w tych zawodach, bo dostałem screena jakiejś jego odpowiedzi do swojego tam fana. Ktoś zapytał o mnie, a on powiedział, Robert, to nie wiem, czy tam jest dobrym ultra. Ja znam swoją wartość, ja wiem, jakim ja jestem zawodnikiem. Przede wszystkim ja wierzyłem w swój talent. Ja mam coś takiego, taką genetykę, że... Bo ja wiem po prostu, jak oszukać mięsień, żeby pracować gdzieś tam przywodzicielem i tak dalej. Wiem, jak to po prostu zrobić, żeby pojechać szybko, a się nie zmęczyć. Także ja to wiedziałem przed wyścigiem, że są takie prędkości, których tamci zawodnicy nie są w stanie osiągnąć. Przyjechałem do strefy zmian blisko 30 godzin przed drugim zawodnikiem, bez treningu. Była taka ulewa i my przebieraliśmy ciuchy. I ja nie zdążyłem założyć chipa. Polecieliśmy dwie pętle bez chipa i musieliśmy to dodatkowo, nie? Dzień dobry. Krzysztof Ferenc, Wujaszek Fericze. To jest kolejna odsłona jazdy z Wujaszkiem, oczywiście dla kanału YouTube Olimp Sport Nutrition. Moim dzisiejszym, mogę powiedzieć, ekskluzywnym gościem jest Robert Karaś. Cześć, witam. Siemano. Dlaczego witam wszystkich was. Widzów, słuchaczy, hejterów, fanów. Pogadamy sobie dzisiaj solidnie. Dlaczego powiedziałem, że moim ekskluzywnym gościem? Zawsze się cieszę oczywiście, jak Roberta Karasia mam tutaj w jeździe z Wujaszkiem, aczkolwiek dlatego ekskluzywnym, że Robert jeszcze po 10-krotnym Ironmanie, który odbywał się w Busch, dobrze powiedziałem? To jest Busch? Bux. Tak się mówi, bo to szwajcarskie. To się... Też myśleliśmy, że to jest Busch, a to jest Bux. Bux, dobrze. Cały życie człowiek uczy. Który odbywał się w Bux, jeszcze nie dał żadnej takiej dłuższej rozmowy, nie było żadnych jakichś takich wyjaśnień, nie było omówienia, co tam się wydarzyło dokładnie, co i jak, były krótkie tylko nagranie na Instagramie, jak widzieliście. No i drodzy, po tym 10-krotnym Ironmanie, gdzie Robert już na tym etapie biegowym musiał zrezygnować, dziennikarze mają jakieś swoje poglądy, fani mają swoje, hejterzy mają swoje, więc się dzisiaj spotkaliśmy z Robertem, pogadamy sobie, jak będzie trzeba, to będziemy gadać nawet 2 godziny, ale dzisiaj ja jestem w pracy, jestem dziennikarzyną. Chcę jak najwięcej od ciebie wyciągnąć i postaram się być jak najmniej stronniczy, dobra? Zawsze. No, tak trzeba, tak musi być profesjonalnie, zatem jedziemy. Zanim jeszcze przejdziemy do tego 10-krotnego Ironmana, to ja bym chciał, żebyśmy zrobili malutki krok w tył, dosłownie na momencik, do 5-krotnego Ironmana. Adrian Costera pokonał 5-krotnego, rekord 5-krotnego twojego Ironmana, a ludzie chyba nie do końca wiedzą, jakie tam kłopoty były. Chciałbym, żebyś o tym wspomniał. To nie chodzi o kłopoty. Przede wszystkim mówią, pokonał ciebie. Ze mną nikt w bezpośredniej walce nie wygrał. To po pierwsze. Po drugie, osoby, które jakby nie znają się na tym sporcie, nie wiedzą, że nie powinno się porównywać dwóch różnych tras, szczególnie jeżeli jedna jest gdzieś w Europie, a druga jest na wysokości, na blisko 2000. Tym bardziej, że ja nie jechałem tam bić rekordu, nie wiem, Adriana, tylko rekord, który wynosił 71 godzin. Już abstrahując od tych problemów, od wszystkiego, ja tam byłem nastawiony na 71 godzin, jak wiedzieliśmy, że mamy dużo przewagi, to iszliśmy spać i się nie spinaliśmy tak naprawdę, bo ja miałem do pokonania tam, nie wiem, jeszcze jak zszedłem na ostatnią drzemkę, to mogliśmy to skończyć w 65, a ja mówię, dobra, idziemy spać, po co to naginać, czy to będzie 65, czy 67, to jest nieważne, więc tak to wyglądało, a już... Nie mówiąc o tym, że no nie powinno się tego porównywać, bo samo pływanie na wysokości do 2000 metrów... Mówimy o Meksyku. Mówimy o Meksyku, tak. To człowiek się po prostu dusi. Ja na przykład o teraz na tym 10-krotnym Ironmanie trenowałem tylko miesiąc do niego, jeżeli chodzi o wodę, a zdecydowanie lżej mi się płynęło niż jak byłem przygotowany w Meksyku do dwukrotnie krótszego dystansu, bo inaczej się po prostu oddycha na wysokości. Po pierwsze. Po drugie, zmiana strefy czasowej. Tam było się śpiącym w dzień, w nocy się nie chciało, ale jednak jak jest noc, to i tak ona cię bardziej zmusza do snu, więc ten organizm jakby wariuje. Więc nie powinno się porównywać tych tras, a po trzecie tam był jeszcze przerwany na kilka godzin wyścig ze względu na tą powódź i my po prostu staliśmy. Ja już myślałem, że jest po zawodach, siedzieliśmy już w apartamencie, czas kurwa leciał, także tego się nie porównuje, tak? Pokonać to można kogoś w bezpośredniej walce, a nie tam gdzieś. Czy ty byś chciał zjeść? Nie, właśnie nie. Dzisiaj nie jestem. Dzisiaj nie, wyjątkowo pytam, bo tak zwyczajowo mówię, tak, może masz ochotę na jakiegoś cheeseburgerka. Także Adrian zrobił fajny wynik w Europie. Zrobił to bez snu, za co wielki szacunek, bo on te 67 godzin i przed nie spał. I tyle, no. Ja wiem, że jestem w stanie zrobić to w 55, wiem, że będzie ktoś kiedyś, kto zrobi to w 50, no po to to jest, po to są rekordy, żeby je bić, nie?
Dobra, myślę, że tu możemy postawić kropkę, bo na tym pięciokrotnym Ironmanie nie ma co się skupiać i bardzo dobrze, że ty dałeś taką fajną odpowiedź i powiem szczerze, że ja się tego nie spodziewałem. Myślałem, że trochę inaczej tu będziesz odpowiadał, a to rzeczywiście. Może nie warto porównywać dwóch zawodników, jak nie biegli po pierwsze na tej samej trasie. Różna pogoda, może cały czas padać, może być tylko słońce. Tym bardziej, że tak było w Kolmar, że tam mieli super pogodę. Jak byliśmy tam chyba 2 lata wcześniej, to też ciągle padało. W Meksyku cały czas na zmianę padało ze słońcem, więc tego się nie porównuje. Można patrzeć na zawodników na jednym wyścigu, tak jak było tu na dziesięciokrotnym, i widzisz, kto jest w jakiej dyspozycji. A jak tam było, powiedz mi jeszcze, już zamykamy temat, tam w Meksyku mieliście ile, 4 godziny tej pauzy? Jak ten... Nie pamiętam, jak to było dokładnie. Ale tam było kilka dobrych godzin, gdzie tak naprawdę czas leciał, bo takie są zasady. Tak, że 2 godziny było ulewa, ale zanim my dojechaliśmy do apartamentu, zanim wróciliśmy, zanim się dowiedzieliśmy, że to ten wyścig nie jest przerwany i mamy kurwa biec w tej wodzie po krawężnik, to trochę czasu minęło, no ale no, jakby nieważne, to już było. Muszę zadać to pytanie, bo widziałem w internecie, że przewija się dosyć często. Czy ty, panie Robercie, czy pan Robert Karasz szykował się w ogóle do walki na Fame MMA z AJ-em? No. Bo widziałem... Trenowaliśmy w jednym klubie, tak. 2 razy dziennie się widywaliśmy. Bo powiem ci, co jest w internecie napisane, co niektórzy piszą, że tak naprawdę nie szykowałeś się do żadnej walki i że twoja kontuzja odcinka szyjnego kręgosłupa to jedna wielka ściema, zrobiliście taki marketing, żeby zwrócić na twoją osobę uwagę, a że tak naprawdę ty po cichu, nie wiem po co, ale po cichu szykowałeś się pod 10-krotnego Ironmana, żeby wyśrubować tam jak najlepszy wynik. Słucham. No ty wiesz, jaka jest prawda, tak? Ja bo w dwa razy dziennie się mijaliśmy w klubie. Większość zawodników z Unika no wie, jaka jest prawda. Ta kontuzja też jest udokumentowana. Chyba miałem 3 rezonanse. Byłem u 9 fizjo w Warszawie i u chyba 3 lekarzy, w tym i lekarza z KSW, który też powiedział, że nie mogę walczyć, i w Karolinie Medical Center. Jakby to są wszystko dokumenty, więc jak ktoś będzie chciał, to może nawet prywatnie mu wysłać, żeby sobie to wszystko zobaczył. Pewnie dalej, jakbym zrobił teraz rezonans, to nie do końca jest zaleczone, bo ja po prostu nie posłuchałem lekarzy i za szybko zacząłem się ruszać, bo ja w połowie sierpnia to powinienem wrócić do ruchu, a nie kurwa startować w 10-krotnym Ironmanie, więc no, oczywiście głupota, no ale tak było. Także ja normalnie od połowy lutego, jak się dowiedziałem, że będę walczył, zachorowałem na COVID, nie mogłem wrócić z Dubaju. Jakoś na początku marca wróciłem z Dubaju, chyba 8 marca w dniu swoich urodzin poszedłem na swój pierwszy trening do trenera Szyszki. Więc cały marzec, cały kwiecień i kawałek maja nie robiłem żadnego treningu do triatlonu. Tylko było MMA. Później złamałem ten wyrostek kolczysty, więc nie robiłem nic do początku czerwca. A już po miesiącu od złamania wsiadłem na trenażer. Nie dałem rady tam długo przyjechać, bo mnie bolało. Próbowałem pobiegać, też się nie dało. Poszedłem na basen, to zrobiłem jedną długość, nie mogłem zrobić nawrotu, więc posiedziałem w jacuzzi tutaj na Wawrze, na Osirze, na naszym basenie. Więc takie podrygi na początku czerwca miałem treningów triatlonowych. 20 czerwca wyleciałem na Gran Canarię, żeby zacząć się ruszać. A 1 lipca rozpocząłem, można powiedzieć, w miarę normalny trening. Trwał on 3 tygodnie. Po 3 tygodniach musiałem przejść operację, zabieg urologiczny, bo mi się powiększył guz jakby w mosznie. Nie mogłem biegać, nie mogłem jeździć już na rowerze, więc przeszedłem operację. 10 dni nic nie robiłem do 1 sierpnia. No i w sierpniu 10 dni się poruszałem do wyścigu w Szwajcarii, więc trenowałem 4,5 tygodnia może do tego wyścigu na 10-krotnym Ironmanie od lutego. Odpowiedziałeś mi fenomenalnie na pytania, które miałem ułożone w kolejności chronologicznej. Nawet nie muszę ich zadawać, bo właśnie odpowiedziałeś tak, jak je miałem ułożone. Powiedz, Robert, na ten moment, czy ty zerkałeś w ogóle przed wyścigiem w Szwajcarii, co się dzieje z tą kontuzją, czy stwierdziłeś, że czujesz się na tyle dobrze, by wystartować? Na początku pływałem tylko z fajką taką pływacką, żeby nie skręcać głowy, bo bolało mnie przy skręcie. Po jakimś czasie, chyba po 10 dniach, zacząłem próbować i mnie to mniej bolało, na nawrocie mnie przestało już tam ciągnąć. Tylko jak jakieś, nie wiem, Milana podnosiłem, czy jakieś bagaże przenosiłem, szczególnie ruch do boku, to czułem to. Nawet jeszcze teraz, jak wracaliśmy z lotniska i wyciągałem walizki, to poczułem, że lekkie takie ukłucie. Czyli gdzieś tam przy jakichś rotacjach coś tam się... Przy rotacji. To tak samo jak wtedy uderzyłem to o sierpa i to dalej się złamało, więc to na pewno jest przy rotacyjnym ruchu i z dużym ciężarem, nie?
wtedy mi doskwiera, a tak na tym wyścigu czułem tylko, że mam słabszy kark, bo ja w ogóle nie ruszałem głową, nie ćwiczyłem, nie zrobiłem ani jednej pompki, nie ćwiczyłem na ciężarkach, nic, a jednak było 1800 do przejechania, więc 500 km jechałem z taką podpórką, że położyłem sobie łokieć na lemontce, na brodę na ręku i 500 km musiałem tak jechać, bo mi głowa już opadała, bo po prostu kark był słaby, bo nie miałem kiedy go wyćwiczyć, ani na treningach kolarskich na lemontce, bo było za mało czasu, ani gdzieś na siłowni, także łeb mi opadał, więc musiałem sobie go trzymać i do dzisiaj nawet te dwa palce mam zdrętwiałe, bo kurwa nie czuję, bo cały czas, wiesz, mi wciskało, nie? A powiedz mi, Robert, bo my widzieliśmy się troszeczkę wcześniej i ty miałeś w planach, takich może nie do końca sprecyzowanych, ale jednak zacząłeś o tym mówić chyba głośno, że będziesz chciał robić Ironmana przez 150 dni z rzędu i jednak raptem zmiana decyzji po tak poważnej kontuzji to jest jedna rzecz i jeszcze po tym zabiegu urologicznym to jest druga rzecz, że jednak spróbujesz w tym 10-krotnym Ironmanie. Co tutaj wzięło górę? Nie, że zmiana decyzji, tylko bo to jest od 1 stycznia miał być ten projekt. Mhm. Wiadomo, że teraz jest sprawa mocniejsza, bo to nie wiem, czy w ogóle bym wysiedział to na siodle, bo no, po tych zabiegach i jeszcze z lekarzem trzeba skonsultować, czy to nie będzie się zawsze robiło, bo się okazało, że ja zachorowałem na bielactwo i to mi na twarzy tu wychodzi, ta brew mi tu zanika i wypada i też te kropki się robią na ciele i też w miejscu, gdzie zaczęły się robić te guzy i może być tak, że to po prostu ta skóra jest taka już bez pigmentu, słabsza i wrażliwa bardziej, dlatego to się robi, więc ja nie wiem, czy w ogóle będę mógł na takich bardzo długich dystansach startować, czy to znowu nie będzie się kurwa odnawiało, nie? Więc to jeszcze zobaczymy. Więc to nie była zmiana planów, tylko po prostu dodatkowo dołożyłem sobie start. Czyli delikatnie. Tylko, raczej to mój demon jakby chciał. Ja nawet tego za bardzo nie chciałem. Wszyscy z moich bliskich wiedzieli, że ja za bardzo tam nie chcę jechać. Ja tam tylko chciałem jechać, żeby po prostu kogoś przykrócić, że tak powiem. I bo nie podobały mi się niektóre wypowiedzi po prostu w internecie i brak szacunku do mojej osoby, dlatego tylko i wyłącznie wziąłem udział w tych zawodach, nie dlatego, że miałem ochotę na to jakąś wielką, bo wiedziałem, że powinienem wystartować dopiero w przyszłym roku i się na spokojnie przygotować. To był pierwszy taki start w triathlonie, do którego ja się w ogóle nie przygotowałem, a wystartowałem jeszcze tak długi. To teraz trzy pytanka, żebym nie zapomniał, bo one mi zaraz uciekną, a są bardzo ważne. Czego konsekwencją jest ta kontuzja, ten zabieg urologiczny? Bo powiedziałeś trochę o tym bielactwie, ale czy to też już się zaczęło gdzieś tam dziać na tym 5-krotnym Ironmanie? Czy to są po prostu takie konsekwencje jazdy w siodle bardzo długo? Na 5-krotnym miałem małego guzka, ale on się nie powiększał i myślałem, że to po prostu się tam gdzieś rozejdzie, nie? Mhm. Ale to też było już połączone z bielactwem, bo już wtedy to bielactwo się zaczynało, więc jakby... Ja nie wiem dokładnie dlaczego, to może to być połączone. Także na pewno w Meksyku wyczuwałem już zgrubienie, które mnie bolało, ale ono dopiero się zaczęło tworzyć teraz, jak wznowiłem trening na początku lipca, jak pojechałem do mojego kolegi do Altei, do Hiszpanii i tam zaczęliśmy trenować, to on tam się w przeciągu 3 tygodni powiększył do 8 cm na 4 i to się stało twarde jak piłka golfowa. Robert. Jak dwóch facetów rozmawia, to możemy szczerze. 8 cm na 4 na jądrze. Oczywiście nie, tak, oczywiście nie mówię o jądrze w sensie, że to się zrobiło na jądrze tak. Bezpośrednio, ale na mocznej, tak? Tak. No to kawał kurde guza. Tak, że nie dało rady, wiesz, siedzieć, że ja kurwa jak pedałowałem, to widziałem tą kulkę jakby jak wystawała z pampersa kolarskiego. A potem już zaczęło tak to uciskać i boleć, że trzeba było się skonsultować tam z lekarzem. No i co, i od razu mnie położyli i to wycięli. Ja wam tutaj zrobię takie małe wtrącenie. Ty widziałeś to, jakby ja nie mogę tego pokazać publicznie. Nie możemy tego pokazać publicznie. Ja nie mogę powiedzieć, że miałem przyjemność jako jedna z niewielu osób zobaczyć, jak to wyglądało, bo to była naprawdę coś, co nie wyglądało ładnie. Widziałem też, jak to wyglądało po zabiegu, jak wyglądało w takim momencie już naprawdę w tym stanie krytycznym. I to nie jest obrazek, który cieszyłby was, że wasze oczy. Podejrzewam, że nasz film na YouTubie zostałby bardzo szybko skasowany, więc nie będziemy wam tego robić, ale rzeczywiście no, sytuacja była dosyć hardkorowa, może nazwę to w ten sposób. Dobra, czy wypowiedziałeś, Robert, takie zdanie przed wyjazdem na 10-krotnego Ironmana, że ja nie jestem przygotowany? Chyba jestem w najgorszej formie życia, ale ja ich rozpierdolę mentalnie. Przede wszystkim ja wierzyłem w swój talent. Ja mam coś takiego, taką genetykę, że ja mogę długo tkwić, jakby trwać w takim luźnym wysiłku, w takim tlenie bardzo niskim.
I jakby nie mam problemu jakby z powtarzalnością tych ruchów, jak jest na rowerze, czy na biegu, czy na pływaniu, że mi te ręce nie puchną, mi barki, nie puchną mi nogi. Ja wiem, jak umiejętnie pedałować, żeby nie zakwasić nóg. Ja nie miałem zakwasu, ja miałem luźne nóżki, a przyjechałem do strefy zmian blisko 30 godzin przed drugim zawodnikiem, bez treningu. Bo ja wiem po prostu, jak oszukać mięsień, żeby pracować gdzieś tam przywodzicielem i tak dalej. Wiem, jak to po prostu zrobić, żeby pojechać szybko, a się nie zmęczyć. Więc ja wiedziałem, że to wykorzystam. I mentalnie, bo wiedziałem, że no cztery miesiące w ogóle tego nie robiłem, więc może być sytuacja, że gdzieś tam mnie zabetonuje i nie będę, bałem się pływania na przykład. Każdy myśli, że o, pływak, a ja się bardzo bałem pływania, bo ja, jak sobie pomyślałem, że byłem tylko kilkanaście razy w wodzie, a mam przepłynąć 38 km, czyli prawie maraton biegowy, no to mówię, kurwa, jak ja to zrobię? A tak naprawdę nie było żadnego problemu w wodzie. Po prostu tą siłą mięśni, takim luźnym, najwolniejszym tempem, jakie potrafię, koło tych minuty 30 płynąłem, nie? Także ja to wiedziałem przed wyścigiem, że są takie prędkości, których tamci zawodnicy nie są w stanie osiągnąć, a ja nie muszę po prostu do tego trenować. No. Kogo jechałeś ukrócić? Szczerze. Nie podobały mi się wypowiedzi jakby drugiego z polskich zawodników, Adriana, który gdzieś tam mi umniejszył i poczułem brak szacunku do mojej osoby, bo dostałem screena jakiejś jego odpowiedzi do swojego tam fana, że on jedzie tam walczyć z kimś, a Robert, ktoś zapytał o mnie, a on powiedział, a Robert to nie wiem, czy tam jest dobrym ultra. Gdzie tak naprawdę i startowałem z nim w Mistrzostwa Świata na Litwie, nie wiem, pokonując go o 2 czy 3 godziny. Startowałem z nim w Kolmar, wyjeżdżając za trasę, ale wiem po prostu, jaka była przewaga, czy startowałem nawet teraz tu z nim. I wiem, że to jakby może to nieświadomie powiedział, tak, ale mi się to nie spodobało, więc po prostu chciałem jakby pokazać, kto jest w jakiej dyspozycji. No, finalnie nie udało mi się wygrać tych zawodów, ale ja znam swoją wartość, ja wiem, jakim ja jestem zawodnikiem, jakim zawodnikiem jest Adrian. I po prostu nie spodobał mi się brak szacunku. Jak ktoś nie ma do mnie szacunku, to po prostu ja odpłacam tym samym, a tutaj tak wyjątkowo można powiedzieć, nie to, że byłem łagodny, ale fajnie to wszystko zniosłem, nawet chciałem mu pomóc podczas tych zawodów, bo gdzieś ta złość, kurwa, mi przeszła. Zaraz sobie o tym porozmawiam, o tej pomocy. No, o tym i podczas wyścigu jakoś mi to, kurde, gdzieś tam przypadło i nawet moi koledzy z supportu mówią, ty Robert, oni tam są spoko, nie, w trakcie zawodów. No, ja mówię, a no to może takie, wiesz, złe tam gdzieś wyrażenie jego zdania, źle, ja to źle odebrałem i po prostu może to jest jakieś niezrozumienie, ale no to mnie tak wkurwiło. Bo jak ktoś tak może mówić, jeżeli się zna na sporcie, to wie, jakie miałem warunki w Meksyku, wie, że wygrałem wszystkie ultra, w jakich wystartowałem, że jestem aktualnym rekordzistą na potrójnym, na podwójnym. Są to naprawdę całkiem dobre wyniki i po prostu mi się to nie spodobało. No. W którym momencie, Robert, na wyścigu, już skupmy się teraz na tym 10-krotnym Ironmanie, w którym momencie na wyścigu zapaliła ci się taka lampka, że kurde, Robert, zaczynasz mieć rzeczywiście problem z tym szwem, z tą moszną, że może okazać się, że to jest coś, co cię przerośnie. No bo tak, basen, rewelacja, tak? 9 godzin, 44 minuty, dobrze pamiętam, ogromna przewaga. Wszedłeś na rower, no tam było 30 godzin tak naprawdę różnicy pomiędzy... Nie wiem, czy 30, na pewno ja zjeżdżałem po północy, a następnego dnia jadłem tam jakąś, nie kolację, tylko jakieś kanapki w nocy, bo to było około 3 albo 4 w nocy, to wiem, że jeszcze drugi zawodnik nie zjechał. Tak. Czyli było 28 godzin, a on jeszcze nie zjechał, więc myślę, że po 30 godzin musiał drugi zawodnik wjechać do T2. Jeżeli nawet mamy wątpliwości, jeżeli chodzi o godziny, to w każdym razie był taki moment, że różnica na trasie to między tobą a drugim zawodnikiem to było 325 km, a między tobą a trzecim to nawet 450. Już tam czwartego, piątego nawet nie podawali, więc kolosalna różnica. Powiedz, w którym momencie ty poczułeś, że kurde, no... Dopiero na biegu, jak się zatrzymałem. A to na siodle nie było jeszcze tam... Bolało mnie na siodle, ale ja po prostu jechałem dużo na stojąco i to puszczało, nie? Że potrafiłem, nie wiem, tą jedną prostą 4,5 km po prostu w górnym chwycie i na stojąco przelecieć, jakbym jechał pod górę. Ustawiłem sobie płyta oś, cięższe przełożenie i leciałem, wiesz,
z dupą w górze i często tak robiłem, że mijałem wszystkich po prostu nie siedząc na siodle, żeby to oszczędzać, więc ja to robiłem mądrze, trochę zmieniałem miejsce, z drugiej strony siedziałem, trochę siadałem na udo, także ja bardzo o to dbałem, można powiedzieć, jeżeli można tak powiedzieć, na tym odcinku. Na tyle, ile oczywiście było. Jeszcze taka ciekawostka, że raz była taka ulewa i my przebieraliśmy ciuchy i ja nie zdążyłem założyć chipa, zapomnieliśmy i polecieliśmy dwie pętle bez chipa i musieliśmy to jechać na koniec, wiesz, dodatkowo, nie? Także przejechaliśmy w sumie nie tam 1800, a 1818. Bo tak, no bo pętla, jakbyście nie wiedzieli, drodzy, miała 9 km, biegowa kilometr 200, tak? A w basenie pływaliście 50-metrowym, zgadza się? Był taki moment, że przyczepiły się do ciebie, myślę, że przez większość ludzi na świecie, nielubiane osy i one cię... Pszczoły się okazało. Tam były trzy ule przy trasie. I one po prostu tam zawodników kąsały. Ja jestem trochę uczulony na takie rzeczy i dlatego moja twarz tak wyglądała, bo chyba trzy strzały dostałem pod kask. Kilka w ręce, w nogi, ale pod kask i w powiekę, dlatego miałem tak spuchnięte oko, tak, i w skroń. Więc dlatego tak to wyglądało, no. Jak ty się czułeś? Oczywiście zdjęcia trafiały do internetu, poza tym twój support, twój team, twoja rodzina, bo ty tak mówisz na swoją ekipę, oni robili fajne zdjęcia, starali się relacjonować na tyle, ile było to możliwe, mieli mnóstwo pracy, oczywiście jak zwykle cię na tej trasie wspierali. Czy ty gdzieś myślałeś na ówczas, jak to dziennikarze gdzieś tam pisali, fani, internetowi znawcy, że Robert Karaś wygląda na wycieńczonego, jest w fatalnym stanie, zaczynają się problemy z kręgosłupem, nie wiadomo, czy to zakończy, jest wycieńczony i tak dalej, czy ty robisz swoją robotę? Ja nie wiedziałem o tym, że ktoś tak mówi, ale potem jak to zacząłem, to faktycznie śmieszne to było, bo ja na przykład na rowerze miałem, jak zszedłem z roweru, miałem 89 tętno, maksymalny na podjeździe miałem 104, ja jechałem najwolniej jak potrafię. Nie dało się wolniej jechać, zresztą to u mnie widać, że to są równe odcinki. Wiadomo, że wiatr się co chwilę zmieniał, więc to się zmieniało, ale jechałem na tych samych watach i żadnego odcinka nie jechałem wolniej, chyba że gdzieś tam szybę wyrzuciłem, bo mi osa wleciała, to potem musiałem ją założyć. Albo gdzieś się musiałem zrobić siku i stanąć, zjechać przy krawężniku, zrobić siku i ruszyć, więc ta minuta mogła być różnica na pętli. Ale tak, to ja jechałem jak najbardziej równo ze wszystkich zawodników i ja nie byłem jakby w ogóle zmęczony tym rowerem. Zresztą powiedziałem to, jak wchodziłem do strefy zmian, że jest luzik do kolegi z teamu. Ja wiem o tym, Robert, że jak to się mówi, gdyby babcia wąsy miała, to by dziadkiem była, ale skoro ty się nie szykowałeś do tego wyścigu, skoro w basenie wyśrubowałeś taki czas, naprawdę tam zawodnicy byli daleko, daleko z tyłu, skoro rower poszedł tobie tak dobrze, jechałeś mniej więcej te 30 km na godzinę, nie? Trzymałeś... Nie, no szybciej jechałem, 30 miałem najwolniejsze odcinki, ja jechałem, przelotowa była między 32,3 a 39, okay. Jakby oczywiście ze 180-kami, z jedzeniem i tak dalej, no można wejść w te wyniki i zobaczyć, jaka jest przelotowa. Ta średnia spadała, bo na przykład była drzemka, trzeba było się zatrzymać na siku i tak dalej, ale wszystkie międzyczasy, gdzie widać, że nie są stane po kilkanaście czy 10 minut, to było między 30 tam a 39, nie? Do czego zmierzam? Jakbyś przeszedł pełny obóz przygotowawczy, nie wiem jak ty nazywasz ten okres taki przygotowawczy przed tego typu dużymi wyścigami, to myślisz, że byłbyś w stanie jeszcze dużo mocniej wyśrubować te wyniki basenowe, nie wiem, rowerowe, biegowe? Dużo szybciej bym nie płynął, bo ja zawsze płynę, tak samo sobie ustawiam zegarek na 45 sekund, żeby uderzyć w ścianę, więc ja bym po prostu na to patrzył, tylko po prostu miał większy komfort jeszcze. Jeżeli chodzi o rower, to na pewno byłaby to wyższa średnia, ale to też zależy od warunków. To były najgorsze, jakie mogły być, bo cały czas padało. Mokro, ślisko. Więc byłoby szybciej. Dwie gumy tylko złapałem, więc w sumie mało jak na 1800 km. No i co jedyne jest najgorsze, że zalało przerzutki i nie pamiętam, czy z 500, czy z 700 km mi przerzucało, wracało, że często pod wiatr musiałem jechać płyta oś. I po prostu kadencja 30-40, bo mi nie działały przerzutki. Zmieniałem na drugi rower, ale to jest inne ustawienie już, ja na nim tak nie trenowałem. To był tylko na chwilę zastępczy, próbowaliśmy zreperować i naprawić te kable u mnie. No nie dało się, więc dużą część tego wyścigu może... No nie wiem, czy to właśnie była 1/4 tego wyścigu kolarskiego, trasy kolarskiej, może ciut więcej. Było z problemami z przerzutkami. I mi, ja nie wiem, ja chciałem lżej, a mi cyk, cyk, cyk wracało na ciężej. No i na pewno byłoby mi bardziej komfortowo, gdyby to nie było zalane i mógłbym jechać na swoim przełożeniu. Więc rower dużo szybciej można pokonać, szczególnie jak się człowiek przygotuje, nie?
Bo to jest chyba tak, że nawet jeżeli masz rower zastępczy, no to jednak jeździsz na tym głównym i to jest podobno znacząca różnica, tak? Jeżeli chodzi o ten główny rower, a ten rower, który jest gdzieś na... Powinno się mieć dwa takie same. Ja nigdy nie przypuszczałem, że coś może się stać takiego, że ten rower mi wykluczy. Wiedziałem, że to może być guma, czy coś tam się stanie mniejszego, nie wiem, czy coś się odkręci. To w jedną pętlę mi to naprawi mój kolega, który jest mechanikiem. I będę zaraz wrócił na swój rower docelowy, więc nie chciałem trenować na tym drugim rowerze, nie? Nie widziałem takiej potrzeby, a jednak się okazuje, że najlepiej mieć dwa takie same, na tak samo ustawione. Co powiedziałeś albo co pomyślałeś w momencie, gdy zjawili się lekarze, było jakieś badanie, czy lekarz rzeczywiście, jest coś takiego jak oficjalna taka persona, jak oficjalny lekarz takich zawodów, czy oni rzeczywiście powiedzieli, że absolutnie jest zagrożenie zdrowia oraz życia i że oni ci nie dopuszczają, czy ty miałeś jakiekolwiek dyskusje, czy ty już wiedziałeś wtedy, że jest tak bardzo źle i powiedz mi od razu, Robert, czy to prawda, że ty miałeś takie myśli, żeby wejść do kampera, poprosić kolegę z teamu, żeby ci tego guza tam naciął i wycisnął, żeby, bo byłeś tak... Guza nie było widać, bo to nie guz, tylko płyn się zrobił, bardzo płynu dużo, nie wiem, kurwa, na oko z litr. Ja mówię, bo ja już miałem ten problem na obozie wtedy przed operacją, więc ja już wiedziałem, o co chodzi, wiedziałem, że ściągaliśmy, zanim pojechałem do lekarza, to mi kumpel wbijał strzykawki, ściągaliśmy to po prostu, wiesz, jak płyn z ucha na macie, nie? Jak z kalafiora. Tak? Jak z kalafiora, więc tak to ściągaliśmy. A tutaj chciałem zrobić po prostu to samo, ale pamiętam, jak było podczas operacji, że on to po prostu naciął i to wszystko wydusił, nie? Więc ja już taki byłem zdesperowany i mówię do Rudego, Rudy, kurwa, tnij to, nie? Czy tam doma, nie pamiętam. A on mówi, nie, wzywamy karetkę. No i wezwaliśmy karetkę. No i ta pani, ten lekarz mówi, że jedziemy do szpitala. No to pojechaliśmy do drugiej karetki. Ja myślałem, że jedziemy do tego szpitala, że wiesz, żeby to ogarnąć i wrócić. I wrócić. Tak. No i pojechaliśmy do drugiej karetki, bo to nie wiem, o co tam chodziło, że nas od razu do szpitala nie zawiezie, tylko do innej karetki. Inna karetka nas zawiozła do szpitala. No i tam pani mówi, że nie ma szans, że jest po wyścigu, że tam jakieś zakażenie. No bo ogólnie bardzo was tam nie lubiła, nie? Dlaczego my po takiej operacji startujemy? No miała rację, no ale bardzo nas tak umoralniała, nie chciała jakby pomóc, żeby to skończyć, tylko po prostu ona jakby jednoznacznie chciała to przerwać, nie? I od razu mówi, że tam daje jakiegoś painkillera, coś tam, nie wiem, w żyłę, że to jest zastrzyk, który i tak ma środki zakazane, więc i tak nie mogę się potem ścigać, nie? Przeciwbólowe jakieś mocne, czy chyba, nie wiem. Znajdujące się na liście wada prawdopodobnie, tak? Tak, więc to jest jedno, a ja powiedziałem, że tego nie chcę. I czy na żywca może to wyciągnąć? Ona powiedziała, że lekarz będzie jutro, że jutro będzie operacja i że nie dopuszczamy dalej do zawodów. No i tyle. No, jakby może naszym błędem było wezwanie karetki, ale z drugiej strony też nie zrobiliśmy czegoś głupiego na własną rękę. Ja się cieszę, że tak się skończyło, bo dla mnie każdy myśli, o kurwa, znowu mu się nie udało, przegrał. Jakby ci ludzie nie rozumieją, że jakby mnie to jakby nie satysfakcjonuje. Nie satysfakcjonuje, ale ja już wygrałem wiele wyścigów w życiu. Mniejsze, większe. Ja wiem, co to znaczy przebiec przez metę jako pierwszym. Jakie to są emocje, jakie to jest uczucie. Oni nie rozumieją, że ja tam też jestem po to, żeby jakby przeżyć tą przygodę ze swoimi przyjaciółmi. My się raz w roku spotykamy na takim wyścigu i mamy zajebisty moment. Tutaj też takie niestety złe intencje kierowałem, no, zapisując się na ten start, jak ci powiedziałem na początku, że tam chciałem z kimś wygrać. Takie emocjonalne, że jakby nigdy tak nie podchodziłem do tego, bo zawsze jechaliśmy na zajebistą przygodę i to było jakby takie wiodące, że wiedzieliśmy, że jest forma, że jesteśmy w stanie wygrać zawody, że będzie super śmieszne wspomnienia, dla których ja żyję, bo wielokrotnie to mówiłem. I jeszcze też trzeba było za to grubo zapłacić, bo ja wydałem 250 tysięcy w 2 miesiące, żeby się do tego i przygotować, i żeby tam wszystko mieć jakby jak najwyższej ligi. To, czego właśnie tam też widziałem w komentarzach, mi kurwa ludzie zazdroszczą, mówią, a czemu on ma wszystko, oni nie mają nic, bo kurwa na to zapracowałem i też kiedyś nie miałem nic, sam z własnej kieszeni wydałem 250 000, żeby to wszystko jakby na najwyższym poziomie sobie tam zapewnić. A ludzie jakby tego nie rozumieją, że ja też kilka lat temu, jak wygrywałem jakieś zawody, to mówili, o Karaś, czemu on nie ma sponsorów, powinien mieć sponsorów, a jak miał sponsorów, zaczął mieć sponsorów, to zaczęło im to kurwa przeszkadzać i teraz jakby traktują mnie jak jakiegoś, nie wiem, kurwa gorszego, bo mam więcej niż ktoś tam, kto rozpoczyna tą przygodę, czy kto jeszcze nie zapracował na tyle, żeby, nie wiem, być zauważonym przez potencjalnego sponsora. To nie jest kurwa moja wina, że
ci sponsorzy chcą ze mną pracować, tak? Po prostu zapracowałem na to i tyle. Ludzie tego nie rozumieją, ale byłem w takiej samej sytuacji jak reszta chłopaków, którzy pracują i łączą to ze sportem, bo ja też pracowałem i w straży, i na basenie, i do tego dokładałem triatlon. Także nie rozumiem, po co jest jakby takie ciśnienie, że o, ten ma dwa rowery albo ma zajebisty team. Ten team to są moi przyjaciele, to nie są ludzie jacyś wykwalifikowani, kurwa, w podawaniu kubeczków. Janisz jest zajebistym mechanikiem. Czy tam Rudy, który jest ze mną, żeby mi pomóc psychicznie, nie jest oficjalnie trenerem mentalnym jakimś znanym, tylko moim kumplem, który wystarczy, że ja go widzę, jego ryj na trasie i mi się Micha cieszy i wiem, że mi to pomoże, a nas odbierają jako jakiś zawodowy team, którego nie mają inne drużyny. No, to nie jest moja wina, nie? To są moi przyjaciele, moja ekipa, moja rodzina, tak jak ci powiedziałem. I to jest chyba warte i godne podkreślenia, że chyba ta ekipa jest z tobą od wielu, wielu lat, zgadza się? No, nie do końca cała, bo w moim życiu były różne tam takie momenty trudniejsze, że niektóre osoby nie mogą po prostu w tej ekipie być. Ale tak, jest taki trzon, taki fundament osób, które są zawsze, które były zawsze. Czy ty, Robert, miałeś w głowie jakieś założenie, jeżeli chodzi o czas? Bo już tam nie bawię się tak dokładnie w minuty i w sekundę, ale rekord, jak wybraliście teraz udział, to był 190 godzin, tak? Czy ty miałeś jakieś założenia, że nie wiem, chcesz zrobić 150, 170? Tak jak liczyliśmy ten Meksyk, co był w trudnych warunkach i z tymi postojami w 67, to liczyliśmy, że to będzie tam właśnie koło 135 i można sobie zadać maksymalnie 5 godzin, więc 140 godzin chcieliśmy to zamknąć. I tak szło, bo ja byłem wyspany w tym momencie, kiedy przerwałem wyścig, także mogłem lecieć przynajmniej do połowy tego, do 211, potem się zdrzemnął i poleciał dalej, więc myślę, że koło 140 bym to zamknął. No to jest 50 godzin różnicy, tak? To mamy dwie. No tak, ale to jest niszowy sport i też trzeba pamiętać, że rekord, który był bity wcześniej, to są totalnie amatorzy ci zawodnicy, tak? Jeszcze żaden taki profesjonalny zawodnik nie wystartował w takich zawodach, więc dlatego tak to może wyglądać. To nie jest tak, że ja jestem jakimś kurwa nie wiadomo kim, tylko jakby, nie wiem, 200 najlepszych zawodników z Polski przygotowywało się, nie wiem, z Ironmana czy tam z połówki i z Ironmana do tego wyścigu, to te rekord też by mogli po prostu pobić i między nami były po prostu mniejsze różnice między mną, niż między mną a tym starym rekordem, no. Po prostu to jest niszowy sport i tyle. I tak jak powiedziałeś, jakaś tam zła krew była, czy jest w dalszym ciągu między tobą a Adrianem? To nie jest tak. No tak jak powiedziałeś, no nie do końca, ale... Ja z tym człowiekiem nigdy tak naprawdę nie rozmawiałem. Mhm. Ja nigdy, nie wiem, o nim się nie wypowiadałem. Ani źle, ani dobrze. No po prostu dla mnie to była jedna z osób, która gdzieś tam sobie startuje w zawodach i tyle. Ale jak zacząłem właśnie gdzieś, jak o mnie on się wypowiada, no to... I to nie to, że tam, wiesz, go śledzę, tylko po prostu podesłali mi znajomi. No to nie mogłem w to po prostu uwierzyć, nie? A jak to jest, że... Bo Adrian, powiedzmy, mógł niefortunnie wypowiedzieć się w ten sposób raz, albo wypowiedział się, jak chciał się wypowiedzieć, ty zrozumiałeś, jak zrozumiałeś, ale skąd wzięła się taka zła krew? Bo jest ewidentnie między waszymi fanami. Ja nie chcę tutaj bronić nas, powiem to celowo, nas, czyli twoich fanów, bo jak tak zerkałem sobie w internet, to nie widziałem, żeby były jakieś ataki na Adriana. Wręcz ludzie go podziwiają, bo tam gdzieś do 30 roku życia nie robił nic, palił papierosy, pił sobie piwka i stwierdził, że rzuci sobie fajki. Jego historię na pewno znacie. No i wziął się za triatlon. Ale mnóstwo ludzi, którzy kibicuje i wspiera Adriana, cały czas przykleja ci jakąś łatkę. Przecież tak, ty też byłeś strażakiem, też pracowałeś na basenie, też biegałeś po Elblągu nie raz, nie dwa. Gdzieś w Upale moi znajomi czy ja jeszcze za czasów Elbląga widzieliśmy cię, jak gdzieś tam do Gronowa biegłeś, leciałeś, musiałeś o wiele rzeczy walczyć, o sponsorów, o team, o rowery, o pieniądze i tak dalej, i tak dalej. Adrian jest, myślę, że w tym samym momencie, może troszeczkę dalej, może w tym samym momencie, w którym byłeś kiedyś ty. Dlaczego ludzie tak bardzo chcą tobie umniejszać? Dlaczego tak mocno tobie zabierają? Dlaczego na każdym kroku Robert Karaś to jest dobry, a nie wiem, to jest zły, a Tomasz Luz jest dobry, Adrian jest w ogóle prospektem i absolutnym talentem. Z czego to wynika?
Z tego, że jesteś tak fenomenalny? Czy... Nie, mi się wydaje, że dlatego, że to są nowe osoby w tym środowisku. Dużo osób, które pamięta mnie, jak ja zaczynałem, to też już nie trenuję. Przychodzą nowe osoby, które widzą na bieżąco, jakby o, ten ma tutaj Olimp, miał jakieś kupry, jakieś kurwa kryptowaluty, coś, że interesują się z nim duże, duże marki, a ten chłopak nie ma nic. I to też jest może zrozumiałe, ale jakby one nie znają. Ja na przykład, jakbym chciał kogoś zopiniować, to on się zaznajomił z jego całą historią i wtedy mógłbym wyrazić swoje zdania. Oni po prostu mówią o tym, co widzą. To jest takie płytkie, głupie myślenie, no ale tak jest, więc to mogą być nowe osoby, które dopiero zaczęły to śledzić i ich to boli, nie wiem. Też Agnieszka, moja partnerka, jest osobą jakby medialną i to nie jest moja wina, że gdzieś tam od nas w mediach piszą. Ja dostaję jakieś takie wiadomości, że mógłbyś, nie wiem, pogratulować albo publicznie dodać posta o Adrianie. No kurwa, ja nie muszę tego robić i nie chcę tego robić, bo ja mogę publicznie dodać posta o, nie wiem, osobie, którą znam, czy którą szanuję, czy która dla mnie jakby naprawdę ma wielki talent. Na przykład, nie wiem, kurwa, Radek Paczuski, który jest od nas kolegą z Unika i ja wiem, że to jest mega talent i że to będzie dobry zawodnik i wiem, że to jest kot, nie? Czy na przykład, nie wiem, jest jakiś tam w pływaniu Radek Kaweński, że ja wiem, że to jest faktycznie talent. Ja wiem, co to jest, kurwa, talent. Ja nie mam takiego talentu, jak mają ci zawodnicy w niektórych dyscyplinach sportu. Więc czemu ja mam dodawać coś, co nie robi na mnie wrażenia? I to może chujowo brzmi, no ale jakby ja na przykład nie interesowałem się już tymi zawodami dalej, bo tak mam. No, nie interesowało mnie, kto to wygra, kto będzie drugi, jaki zrobi czas, bo mnie to nie interesuje. No po prostu mnie to nie interesuje. Mnie bardziej interesowało, kurwa, KSW, czy UFC, jak Usman walczył, czy Usyk z Joshuą. Mnie to bardziej interesowało, bo to mnie interesuje. Ale nie interesował mnie ten wyścig, jak się toczy dalej. A jak to się stało, że Adrian miał taki wielki problem z rowerem i prawdopodobnie nie ukończyłby tego wyścigu, a twój support, twój team mu pomógł? Czy konsultowali to z tobą i ty musiałeś powiedzieć, słuchajcie, daję zielone światło, tak pomóżcie, bo ty jeszcze wtedy byłeś w wyścigu. I jednak ja wiem, że ktoś może powiedzieć, wujaszku, przecież na tym polega sport, trzeba sobie pomagać, sport ma łączyć, a nie dzielić. Ja to oczywiście wszystko rozumiem, ale my sobie tutaj na spokojnie, szczerze rozmawiamy. Pytał się ciebie twoja ekipa, pomagamy, nie pomagamy i ty się zgodziłeś, czy zrobili to? Było jakoś równocześnie, że ja powiedziałem chyba Kacprowi albo Grzesiowi, że słuchaj, to dajcie mu mój drugi rower, bo mówi, że on nie jedzie, czy coś takiego, że ma jakiś problem. To dajcie mu mój drugi rower, mówiłem. A potem usłyszałem, że Janisz poszedł mu go naprawiać, ale też była taka sytuacja, że jak zszedłem na bieg, to mówię, to weźcie, dajcie mu, nawet chyba do jego supportu powiedziałem, weźcie, jak chcecie, mój dysk i tak dalej. Więc to jakoś naturalnie wychodziło, więc to nie było konsultowane. Po prostu Janisz jest dobry, ja tak naprawdę jestem dobrym człowiekiem i nie miałem problemu oddać swój drugi rower, czy nawet pierwszy, jak już zszedłem z niego, żeby jechał na moim sprzęcie. Co dalej, Robert? Co dalej? Sportowo oczywiście. Czy, może nie powinienem zapytać czy, tylko chyba powinienem zapytać kiedy, bo ja znam twoje ambicje, znam twoje aspiracje i wiem, że ty jesteś kolekcjonerem wspomnień, uwielbiasz tak naprawdę, jakby to nie zabrzmiało, ból, bo ten ból i to cierpienie w jakimś stopniu pokazuje ci, udowadnia tak namacalnie, że żyjesz, że robisz coś, kurde, wspaniałego. Kiedy dziś znowu atak na 10-krotnego Ironmana? Musisz się wygoić, musisz przemyśleć pewne rzeczy? Czy ja nie muszę nic myśleć. Jak będzie taka okazja, to będę to robił. Na pewno teraz podejdę trochę inaczej, że będę łączył MMA z triatlonem, bo ja wiem, o co chodzi w tym życiu. Ja stwierdziłem, że nie ma sensu się fokusować jakby na jednej rzeczy, bo może to się po prostu nie udać. A ja jakby to, o czym marzyłem, osiągnąłem. Ja marzyłem jakby zarabiać pieniądze na sporcie, żyć ze sportu. Chciałem po prostu, żeby ten sport był zawsze przy mnie i mi się to udało. Także ja mogę, jestem w takiej pozycji, że mogę teraz i jeden trening robić dziennie do MMA i jeden, dwa do triatlonu. Przed walką bardziej się skupić na MMA, a przed triatlonem na triatlonie i po prostu łączyć te dwie rzeczy po prostu jako pasję, jako sposób na życie i na pewno tak będę robił. Nie zrobię tak jak ostatnio, że w lutym porzuciłem triatlon i zacząłem przygotowywać się do walki. Na pewno teraz będę to łączył i będę się ścigał, i będę się bił, bo ja to lubię i po prostu doszedłem do takiego momentu, że jestem w stanie po prostu to robić, tak? Połączyć to. Ja nie chcę być najlepszy w jednej z dyscyplin, ja chcę być dobry w każdej i móc się realizować w każdej. Czy ty jesteś, Robert, już po takim konkretnym
prawilnym, że tak powiem, zabiegu, jeżeli chodzi o ten twój problem urologiczny? Na ten moment już się regenerujesz, goisz i tak dalej, czy to jeszcze przed tobą? Nie, już mam to zrobione. To było w Polsce? Tak, i mam to... Nawet byłem już na jednym treningu szyszki, że wiesz, takie małe kroczki muszę stawiać, bo mnie to trochę ciągnęło i tam tylko uderzałem jakby tak na stojąco, można powiedzieć, bez żadnych przyruchów. Nie mogę pływać, wiadomo, bo to był zabieg, nie tam operacja, bo zabieg to ja miałem wcześniej. Bo tego guza jakby już nie ma, on jest wycięty. Więc to pierdoła tak naprawdę, musi się to zagoić i tyle. No, po prostu błędem było w tak krótkim czasie po operacji wejście na siodło i na tak długi dystans i tyle. Jeszcze chciałbym się ciebie, Robert, podpytać trochę o MMA, ale to za momencik. Chciałbym, żebyś teraz powiedział tak szczerze, od siebie z serca, co ci w głowie leży, do tych ludzi, którzy są fanami triatlonu, ale nie tych takich piekielnych dystansów, jak ty zaliczasz, ultra, tylko normalnego, tego szybkiego, że tak powiem, Ironmana. Co byś im powiedział, bo na każdym kroku gdzieś widzę negują, a po co oni to robią, a po co ta dwójka, a po co ten podwójny, po co ten potrójny, po co ten pięciokrotny, po co ten dziesięciokrotny, a może kiedyś Robert będzie nie wiem, próbował zaatakować dwudziestokrotnego, po co oni to robią? Przecież to jest tylko atak na swoje zdrowie, robienie sobie krzywdy i złe propagowanie triatlonu na świecie i pokazywanie tego jako katorżniczego sportu, który jest wycieńczający i wy robicie z siebie jakichś tam, wiesz, takich cierpiętników. No jakby każdy wybiera swoją drogę, tak? Ja wiem, że to nie jest nie wiadomo jakie cierpienie. Cierpienie mi chodzi o to, czy ból, że lubię, kocham nawet, powiedziałem wielokrotnie, on mi daje wolność. To jest taki ból, do którego jakby ja widzę, że jestem jakby przyzwyczajony. Ja lubię widzieć, jak na przykład, nie wiem, długo leżę na lemontce i widzę, że reszta zawodników już musi siedzieć, bo nie jest w stanie wytrzymać z plecami, z kręgosłupem, z szyją. Po prostu muszą dużo wstawać do pozycji siedzącej. Ja po prostu mam taki talent, że umiem długo wytrwać w danym ćwiczeniu. Ja na to tak mówię, że taki ból. Ja tam nie cierpię nie wiadomo jak na tym ultratriatlonie. Że każdy myśli, że to jest nie wiadomo jaki wysiłek. Ja tak jak ci powiedziałem, miałem około 100 tętno. Na pływaniu miałem chyba 114 maksymalne. Na rowerze między 89 a 104. Więc to jest śmieszne. Na biegu ja musiałem zwalniać, żeby jak najwolniej biec, bo wiedziałem, że żeby tych nóg nie pozbijać po prostu, żeby jak najmniej się wybijać. Bardziej był to taki, no nie wiem, szybki chód, jakby truch, no po prostu. Se tuptałem z nogi na nogę, więc ja nawet nie byłem zmęczony tym wyścigiem. Ja wiem, że byłbym bardziej zmęczony trenując do Ironmana, olimpijki czy połówki, bo ci zawodnicy jakby nie rozumieją chyba, albo ci kibice ich, że oni w ciągu roku, przez te 365 dni ma rok, to 360 dni na przykład są bardziej wyczerpani i wyczerpują swoje organizmy ode mnie, bo oni codziennie są poza kurwa strefą, oni są tam, żygają na tych treningach, na krótkich dystansach, codziennie do odcinki, krótkie interwały, bardzo bolesne, po których ledwo oddychają, oni się muszą zmuszać do treningu, a mój trening jest w treningu, każdy jest, można powiedzieć, szybszy od tempa startowego, więc jest przyjemniejszy. Ja mogę iść sobie popodziwiać widoki na rowerku, czy we Włoszech, czy w Hiszpanii, i wypić kawkę na spokoju na takim treningu i ja tam się jakoś nie zażynam, tak? Jedynie co, to wyścig faktycznie może gdzieś tam mocniej naruszać organizm, ale ja tego nie czuję. Jeżeli ja tego nie czuję, no to kurwa, oni tym bardziej nie powinni tego czuć, tak? Oni tylko oceniają, nigdy tego nie robili, a oceniają. Mój trening jest przyjemny, bo jest luźny. Ja nie muszę iść na basen i mówić, o kurwa, teraz mam, nie wiem, 5 razy 800 w takim tempie. Ja nie muszę, bo ja sobie mogę popłynąć 5 razy 800 na odczucie, troszeczkę mocniej niż rozpływanie, jest szybciej niż tempo startowe. Także mój trening jest mega przyjemny, nie mam presji, nie mam stresu. To po pierwsze. Po drugie, ja już wielokrotnie mówiłem, że dopiero jak zacząłem robić długie dystanse, było zainteresowanie sponsorów. Czemu ja na przykład teraz mogę pomóc innym zawodnikom, czy tam, nie wiem, ludziom, czy zwierzątkom? Czy wpłacić 5 tysięcy złotych na kolację z wujaszkiem Fericzy i z niespodziewanką, chociażby na fundację Anioły Zwierzątnicze? Tak, bo mam taką możliwość, bo dzięki temu, że zacząłem trenować długie dystanse, te pieniądze zaczęły do mnie spływać, więc ja to wielokrotnie mówiłem, więc odpowiadając im po co, właśnie kurwa po to. A jak komuś to nie pasuje, to niech tego nie ogląda. Jakby nie promuje, nie wiem, niezdrowego stylu życia. Czasem powiem, że tam wypiję piwo raz w tygodniu. Ale nie wiem, czy to jest złe, że ja po prostu
wybrałem sobie długi dystans. To jest oficjalny wyścig, to nie jest wyzwanie, że ja sobie powiedziałem o pierdolne teraz 100 tysięcy kilometrów na rowerze. Nie, ja startuję w oficjalnym wyścigu ze Światowej Federacji Ultra, bo mam taką możliwość, bo mam taki organizm, że mogę to zrobić, bo mam chęci, jakby mam wszystko, co jest po prostu, czego potrzeba, żeby to robić. No i to robię. Jeszcze dzięki temu mogę sobie fajnie żyć i komuś pomóc. Dlatego to robię. No. Ja nie rozumiem ich. Dlaczego, kurwa, 20 lat startują na olimpijce, biorą kredyty, nie wiem, rozpierdalają sobie życie tak naprawdę, bo nic z tego po prostu nie ma, dalej w tym tkwią. Ja tego nie rozumiem na przykład. Ja ich nie rozumiem. Oni nie rozumieją mnie, ja nie rozumiem ich. Odpowiedzmy raz i tak konkretnie. Nie zobaczymy cię nigdy na Hawajach? Raczej nie, jestem coraz starszy i raczej nigdy bym nie zrobił minimum tego. Musiałbym wejść na taki tryb, żeby po prostu dużo mocniej trenować. Bardziej, ale teraz jest Milan, tak? Ja wiem, o co chodzi w tym życiu. Dla mnie rodzina jest ważniejsza. Dla mnie wiem, że te Hawaje mi nic nie dadzą, jeżeli chodzi o pieniądze. Nawet gdybym je wygrał, to nie miałbym lepiej, jak mam teraz. No nie miałbym lepiej, ja to wiem już teraz. Także co mi to da, żeby wygrać takie Hawaje? Po pierwsze, żeby się dostać, to trzeba mieć i dużo szczęścia, i szczyt formy idealny, bo mam na pewno do tego predyspozycję, że mógłbym to zrobić. Ale tu jest jakby za dużo trzeba poświęcić właśnie dla mnie i zdrowia, żeby tam się dostać. I potem nie wiadomo, czy to ci się jeszcze wszystko uda, bo nie wiem, jak się na Hawajach moje ciało zachowa. Podobno tam jest, ja lubię niby ciepło, ale tam jest podobno specyficzny klimat i nie każdemu to po prostu pasuje, a wielu dobrych zawodników, faworytów tam po prostu nigdy im nie wychodziło. Także ja wiem, że tego nawet nie potrzebuję. Kiedyś myślałem, że to jest moje marzenie, bo mi tak mózg wyprano, a potem zrozumiałem, że tu o coś chodzi innego. Ja chcę po prostu uprawiać triatlon, chcę mieć pieniądze, żeby cały rok sobie siedzieć za granicą i tak mi się udaje, w miejscu, które mi się podoba, nie mieć, nie wiem, presji jakichś tam ludzi czy pracodawcy, że muszę gdzieś iść do pracy. Ja naprawdę trafiłem idealnie, poszedłem zajebistą ścieżką i nigdy mnie nie zmienił, więc to tak jakbym ci powiedział, czy zmienisz pracę na gorszą, po chuj. No nie, no pewnie, że mnie zmienił. Jeszcze jedno mam pytanie odnośnie olimpijki, a takich ultrasów, jakie zaliczasz ty. Miałem dyskusję na YouTubie z jednym jegomościem, który twierdził, że Robert nigdy nie będzie w stanie przygotować się do wyścigu na Hawaje, bo po prostu na Hawajach jest za ciężko, ale za to zawodnicy, którzy biorą udział w wyścigach na Hawajach, bez problemu mogliby zrobić, prawie że twierdził, w każdej chwili 5- czy 10-krotnego Ironmana. Odnieś się do tego. Zawodnicy z Ironmana? Tak. Oczywiście, że mogliby, bo to jest taka sama mniej więcej ilość godzin treningowych. Zawodnicy z takiego topu Ironmana nie mieliby problemu zrobić dobrze podwójnego, potrójnego, pięciokrotnego. Dziesięciokrotnego? Też. Jakby to tylko chodzi o to, jaką mają psychę, bo tak naprawdę te wyścigi odbywają się na małej pętli, ale skoro są w topie Ironmana, to mają psychę, tylko że oni tego nie robią, ponieważ wygrana na zawodach Ironmana jest wyższa niż wpisowa, oni nie muszą płacić tego wpisowego, a w ultra, na przykład na dziesięciokrotnym, chyba 17 tysięcy płaciłem za startowe, a do wygrania masz mniejszą kwotę. Złotych. Tak, 17 tysięcy złotych za startowe, żeby w ogóle wystartować. Więc oni nawet nie chcą tam iść, bo im to jest niepotrzebne. Jak są w topie, to zarabiają sobie pieniądze jakieś tam za wygrane wyścigi, czy za to, że ich zaproszą na zawody. Ale ja i tak wiem, że ja na przykład wolałbym robić ultra, bo ja zarabiam większe pieniądze niż oni z tych wygranych z kontraktu. Więc jakby to są zupełnie dwie różne drogi, ale mogliby faktycznie robić super wyniki na zawodach ultra. Czy ty, Robert, masz w planach, ja wiem o tym, że ty jeszcze zaatakujesz dziesięciokrotnego Ironmana, jestem bardziej niż przekonany, że ten czas będzie wyśrubowany do granic możliwości. Czy chodzi ci gdzieś po głowie, chodzi przyszłościowo, 15-krotny, 20-krotny, w którym momencie ty byś chciał się zatrzymać? Nie, to nie jest tak. Ja po prostu patrzymy sobie w kalendarzu, mówimy, o, jest fajna forma, jedziemy na przygodę. Bo my tam spędzamy, kurwa, zajebiście czas. My tam i przed zawodami jest śmiesznie, i w trakcie wyścigu. My się znamy ze szkoły mistrzostwa sportowego, głównie tam z internatów. I nie ma tak czasów w ciągu roku, żeby się spotkać. Więc my to mamy jakby taką, traktujemy to jako przygodę, nie? Jako fan. Także jak będzie, nie wiem, jakiś fajny wyścig, w którym nie braliśmy udziału, a nam się zachce, to pojedziemy. To nie jest tak, że ja już jestem zaprogramowany na wygrywanie, bo ja już naprawdę wygrałem kilka wyścigów, ale zrozumiałem, o co chodzi. Ja wygrałem po prostu życie.
ja żyję ze sportu, czyli coś, o czym marzyłem. Mam piękną kobietę, która mnie kocha, mamy zdrowego, ślicznego synka. Możemy, nie wiem, dzisiaj powiedzieć, dobra, jedziemy na Bali, se posiedzimy pół roku i se potrenujemy. Ja wygrałem, kurwa, życie, coś większego niż jebane przekroczenie mety i wygranie zawodów. Ludzie myślą, że ja żyję po to, że och, zapatrzony, tylko chcę wygrać zawody, tutaj zrobić sobie jakiś fame i się podpompować. Dzisiaj dostałem taką wiadomość, dlaczego nie wspominasz o innych zawodnikach, kurwa, tam z tego triatlonu, tylko mówisz o sobie. No kurwa, no to jest mój Instagram, więc mówię o sobie. Mówię też o tych, o których chcę powiedzieć. Ktoś mi narzuca, że jakby co ja mam robić, tak? Nie potrafię w ogóle tego zrozumieć. Nie wiem, o co chodzi w tym wszystkim, co ludzie mają w głowach, no ale no a co? Tak, takie jest życie, no trzeba to zrozumieć, że no, trzeba to zaakceptować, że tak po prostu jest, wszystkim nie dogodzisz, nie? Ostatnie pytanie, jeżeli chodzi o triatlon. Ja wiem, Robert, że nie ukończyłeś. Ja wiem, że ciebie wewnętrznie gdzieś to też zabolało, bo ty jesteś ambitny. Nie zabolało jakby co? Nie zabolało. Nie. Ale mi to nie zrobiło, bo ja wiedziałem, że to jest głupie, startując po operacji, wiedziałem. Czyli jednak jakieś konstruktywne takie wnioski są, że kurde... Tylko nie sądziłem, że na biegu to się stanie, jak wstanę, że to dopiero zacznie spływać, jak zacząłem biec. No dobra, ale nie udało się skończyć. Na biegu na 65 km musiałeś zrezygnować. Ale jednak, myślę, że ludzie śledzili twoją walkę, doceniają te emocje. Mnóstwo ludzi pisało, że dziękujemy za te emocje, za to poświęcenie, za to zaangażowanie, za próbę wygrania ze sobą, ze swoim mentalem, z wyśrubowaniem nowego czasu. Mnóstwo ludzi twierdzi, że nie miałeś tak naprawdę tam konkurencji, nie miałeś rywali, nie skończyłeś tego wyścigu, ale czy myślisz, że zasiałeś takie ziarenko w głowach innych zawodników i że oni myślą sobie, dobra, Karaś nie skończył, dobra, może nieodpowiedzialnie wystartował po tym zabiegu, który miał 3 tygodnie wcześniej, ale kurwa, on jest rzeczywiście mocny? Że pokazałeś... Nie że wiem, jakby każdy, kto mnie zna i zna się na sporcie, to wie, że jestem mocny, bo ja, nie wiem, no inaczej ci powiem, jakby ci wszyscy zawodnicy, nie wiem, wystartowali w Mistrzostwach Polski w Malborku na przykład, na Ironmanie, to ja dalej walczyłbym o pierwsze miejsce, a oni by walczyli, nie wiem, o które. Rozumiesz, tam gdzieś dalej. Taka jest po prostu prawda. Że ci coś nawet mnie nie lubią, to oni wiedzą, że nie jestem słabym zawodnikiem. Tak mogę ci odpowiedzieć. I co z MMA? Wisienka na torcie. Nie mogę teraz jeszcze mówić tego chyba. Ale na pewno będę walczył na 99% w tym roku. Kontrakt ci obowiązuje z Fame'em, bo to oni mówią o tym oficjalnie, tak? Więc możemy, tak. Widziałem wpis, zdjęcie twoje pięknie na oficjalnej stronie Fame MMA TV na Instagramie i było twoje zdjęcie. Oczywiście trzymali za ciebie bardzo mocno kciuki. Było napisane, że Robert, przypominamy, że tego kurde żelaznego chłopa jeszcze obowiązuje kontrakt. Na pewno zawalczę, rozmawiałem z Agą, więc na pewno będzie to w swojej kategorii wagowej, bo nie chcę brać na siebie już znowu cięższych zawodników, bo ja potem muszę z nimi sparować w klubie i to się odbija na moim zdrowiu, a to było niepotrzebne, więc tutaj jakby zrozumiałem, że to było głupie, bo przez te kilka miesięcy cały czas, wiesz, bęcki od tych wielkich, a to taki człowiek nawet jak lekko bije, to jednak ja to jednak czuję. Bije mocno. Tym bardziej jak ważysz, teraz no znowu schudłem, więc te 60 parę kilo to mocno odczuwa, jak go bije ktoś 100 kilo, nie? Także na pewno będę walczył. Chyba w tym roku, no, na koniec roku i na pewno to będzie między 61 a 66 kilo. I teraz jak to zwyczajowo jest w wyjeździe z wujaszkiem, kilka zdań od ciebie do widzów, słuchaczy, wszystkich osób, które ten materiał będą miały okazję obejrzeć lub posłuchać. I jeżeli masz oczywiście ochotę, też dwa zdania do Adriana, do Tomka, do innych uczestników tego 10-krotnego Ironmana, może do teamu Adriana Kostery i też do jego fanów, którzy gdzieś tam cały czas próbują cię pstryknąć. Jeżeli chodzi o Tomka i jego tatę, to ja nawet miałem na biegu takie łzy, jak ten tata siedział i czekał na każdą pętlę. Ja mówię, Boże, że Tomek ma jeszcze tyle roweru, nie? Że nie mogłem, to jest piękny obrazek. Tak samo miałem taki obrazek, jak już ubierałem piankę, a Richard Young, aktualny rekordzista, właśnie pomachał Milankowi, mojemu synkowi. I też miałem takie coś, kurwa, jaki zajebisty gość, nie? Że zajebiście dobrze życzę takim dobrym ludziom. Także... W tym momencie, Robert, jak my prowadzimy tę rozmowę, to Tomek Luz ma 100-kilkanaście kilometrów chyba biegu dopiero za sobą, jeżeli dobrze... Ale on jest twardy, on wie, po co to robi. On to ładnie sobie rozkłada siły, więc on i dobrze się zregeneruje i dobrze zje i on na pewno to fajnie ukończy, bo on to po to tam jest, on tam nie walczy o zwycięstwo,
bo dla niego zwycięstwem było ukończenie tego i to realizuje, więc na pewno mu się uda, ja to wiem. Ale w chwilę z nim porozmawiałem, wydaje się dobrym człowiekiem, także dobrze, że tak idzie i trzymam za niego kciuki. A jeżeli chodzi o to, tam, co mówię, żeby powiedzieć kilka słów zawsze na koniec, to na pewno bardzo dziękuję wszystkim, którzy mi kibicowali. To był niesamowity odzew, nie mogłem w to wszystko uwierzyć. Ja dostałem mnóstwo wiadomości, ile osób zaczęło się ruszać, ile osób nie chciało wstać na jakąś, nie wiem, czy siłkę, czy gdzieś. Przepraszam, czy my tu? No możemy dalej. Dalej, nie? I to jest dla mnie niesamowite, że potrafiłem poruszyć Polskę, można powiedzieć, do ruchu, a właśnie dużo dostawałem zarzutów, że to kurwa jest złe, co ja pokazuję, a prawda jest taka, że jakby zaczęli moją skrzynkę, to są tysiące wiadomości, że ktoś kupił kartę na siłownię, że chce zrobić swój pierwszy triatlon i nie ultra, po prostu właśnie to jest dobre dla całego środowiska triatlonowego, bo ktoś chce w lokalnym, gdzieś tam u siebie w mieście wybierze klub jakiś i będzie z trenerem jakby funkcjonował i trenował, także to jest dobre dla wszystkich, że tak się stało, a nie, że jakby ci ultra robią coś złego i na niekorzyść dla sportu, więc dziękuję za to i cieszę się, że mogłem poruszyć tyle osób, co mam nadzieję, że wytrwacie i kiedyś gdzieś zobaczymy się na zawodach. Na pewno, Robert, przepraszam, że wszedłem w zdanie, na pewno poruszyłeś dziesiątki tysięcy, jak nie setki tysięcy osób, bo ja widziałem, co się dzieje z moim Instagramem, chociaż w ogóle mnie, że tak powiem, nie interesowała jakaś promocja mojej osoby na twojej osobie, bo bym był jakimś, kurde, totalnym palantem, jeżeli bym w tych kategoriach myślał, ale jednak hashtagowałem, jednak udostępniałem, jednak pisałem, kilkukrotnie się wypowiadałem, gdzieś tam wrzucałem deje, widziałem, jak twój Instagram ze stu kilku tysięcy wskoczył na już prawie 300 tysięcy, podejrzewam, że jakbyś ten bieg skończył, ten wyścig skończył, nie bieg, wyścig, to pewnie byłoby z pół miliona i rzeczywiście dawno nie widziałem takiego czegoś, żeby jeden człowiek, jeden Polak zrobił takie pospolite ruszenie w internecie, nie? To się naprawdę działo, mnóstwo ludzi o tym rozmawiało, na macie, u mnie w pracy, u mnie w domu to był temat przewodni, gdzie się nie poszło, to każdy mówi, ty kurwa wujaszek śledzisz Karasia, a gdzie tam, gdzie się nie zakręciłem, to było Karaś. Mało tego, powiem ci coś, co nie jest wyssane z palca, przysięgam. Wczoraj siedzę w kuchni i szykuję sobie posiłek, a taki mały Adam, który sięga mi gdzieś do pasa, krzyczy na dworze z uśmiechem do ucha, od ucha do ucha. Karaś, Robert, Karaś. I z Agnieszką się śmialiśmy w domu, że mówię, zobacz, nawet kurde, taki chłopaczek, który ma tam, nie wiem, 7, 8 czy 9 lat, on wie, kto to jest Robert Karaś, nie? Miłe. Coś jeszcze? Wszystko. Pozdrawiam wszystkich. Mam nadzieję, że rozmowa przypada wam do gustu. Oczywiście kciuki w górę, subujcie kanał Olim Sport Nutrition, żeby być z nami na bieżąco. Piszcie w komentarzach, kogo chcielibyście zobaczyć. Ja powiedziałem jedno słowo, a ja nigdy z gęby dupy nie robię i staram się nie być gołosłownym, a jeżeli coś obiecałem, to się to słowa dotrzymuję. Jeżeli będziecie mieli, mam nadzieję, że pan mnie nie uderzy, jeżeli będziecie mieli okazję, przepraszam, ochotę, a ja będę miał okazję, żeby tutaj obok pojechał ze mną Adrian Kostera, to oczywiście pojedziemy, porozmawiamy. Jeżeli Tomasz Luz razem z tatą będzie miał ochotę pojechać, również ze mną się przejedzie i również zrobimy fajną rozmowę, to wam gwarantuję, więc jeżeli macie ochotę ich posłuchać, to piszcie w komentarzach. No i generalnie co? Pozdrawiamy ze słonecznej, gorącej wręcz Warszawy. Mam nadzieję, że materiał przypadł wam do gustu. Robert Karaś, Team Olimp, wujaszek Feliczek, kłaniamy się nisko. Pozdrowionka. Pozdrawiamy.